Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy wśród Ziemi, Cień Wojny. W poprzednim odcinku walczyliśmy z siłami Saurona na tym moście, no i Celebrimbor się od nas odwrócił, Eltariel wzięła nowy pierścień, a my założyliśmy pierścień Isildura i teraz musimy zdobyć Minas Morgul. Ale my jesteśmy kurczę silni. Tak, zdecydowanie mrocznego Taliona bardziej lubię. W sensie on naprawdę jest kozacki, to trzeba przyznać. Więc zobaczymy, jak to tutaj. Jak to się wszystko dalej potoczy. Ale naprawdę mroczny Talion wygląda kozacko, to trzeba przyznać. No i musimy zdobyć Minas Morgul. Pewnie każdego punktu będzie strzegł Nazgul. Zgaduję. Dobra, idziemy do punktu C. Ale wiecie co, jak tak sobie pomyślę, że jak skończę fabułę, to potem jest jeszcze tyle rzeczy, ta cała wojna cieni, to wszystko. To jest genialne, w sensie dla mnie to jest naprawdę świetna zabawa, żeby podbijać te wszystkie obszary, robić te misje dla tych orków. Naprawdę, to jest genialne, kurczę. A tak jak mówiłem, ja tej Wojny Cieni nie będę nagrywał, tylko nagram jeszcze odcinek bonusowy, w którym pokażę wam wszystkie wpisy w kodeksie i artefakty gondorskie. No i nagram potem ostatni tylko odcinek z ostatnią fortecą do zdobycia i z tym, jak to się mówi. No tak, prawdziwym zakończeniem, to chciałem powiedzieć. Ktoś jeszcze chce mnie zaatakować? Dobra, musimy się pozbyć najpierw tego Nazgula.
No tak, jeszcze potem jest masa tych zadań z cienie przeszłości. Wiecie, te takie wyzwania z Celebrimborem. To naprawdę jeszcze, żeby zrobić to wszystko na złoto, trochę się będę musiał napracować. Ale mi strasznie zależy, żeby mieć w tej grze platynę i ją zrobić na 100%. Sobie muszę sobie życie, kurczę, uzupełnić. Im co prawda eksplodują głowy, no ale dobra, teraz już oni są po naszej stronie. Musimy dotrzeć do górnego miasta. Nieźle. No i co, będziemy walczyć z czarnoksiężnikiem, tak? Z Angmaru. Palantir. Teraz może być niezła walka. Ale Talion, w sumie to co zrobił, to było bardzo szlachetne. Bo on wyzwolił Isildura. Czyli uwolnił jego duszę, żeby już nie musiał być niewolnikiem. Dobra, kiedy możemy kontrować, to o! Teraz możemy mu zadać masę ciosów. Face the dark.
Udało się za pierwszym razem. Strasznie mnie ciekawi, jak to się dalej wszystko potoczy. Naprawdę. Czyli to jednak jest Celebrim, bo nie Celebrim. Kurczę, jak się przed tym bronić, no? Z drugiej strony przecież Celebrimbor w sumie
W sumie też chcę dobrze, tak? Kurczę, trzeba przyznać, że Sauron wcale nie jest taki łatwy do pokonania. Kurde, mocno teraz oberwałem. Kurczę. Muszę bardziej uważać. Celebrimbor became one, locked in a prison of perpetual war. A flaming eye, casting its shadow over Mordor. Talion had retaken the city of Minas Morgul, but his war was far from over. His greatest battle would be fought against the shadow within himself and the tower to the east. To hold back the darkness. To save the world of men.
Akt czwarty, Wojny Cieni. Dokonaliśmy tego. W końcu doszliśmy do tego czwartego aktu, którego, tak jak mówiłem, nie będę już nagrywał. Tylko nagram ostatnią twierdzę i prawdziwe zakończenie. Ale teraz jeszcze nagram dla was ten odcinek ze wszystkimi wpisami w kodeksie, żebyście sobie mogli poczytać, bo nie pokazywałem wam tego. No i zaczniemy też serię z Ostrza Galadrieli, aczkolwiek dodatek ten nie jest jakiś bardzo długi, pewnie max 10 odcinków na niego pójdzie. Myślę. Misja wykonana, dobra. Wojny Cieni, Mroczny Strażnik. Pokonałeś Czarnoksiężnika i zostałeś panem Minas Morgul. Odblokowano nowe umiejętności, Wskrzeszanie i Upiór Pierścienia. Odblokowano nowe wyzwania, Doły Minas Morgul. Ukończ, aby odblokować Pośmiertne Oddanie, ulepszenie umiejętności, Wskrzeszenie. Nowy legendarny zestaw przedmiotów, przedmioty Upiora Pierścienia. Kraina Cienia. Minas Morgul i Fortece Mordoru należą do ciebie, jednakże płonące oko znad Barad-dûr nieustannie na ciebie spoziera, a władca Mordoru wysyła coraz potężniejsze orki, aby wspomagał oblężenie. Ulepszaj swoje fortece i podnoś poziom swoich popleczników lub zdominuj najeźdźców na wysokim poziomie i zwerbuj ich do swojej armii, aby ją umocnić. Utrzymuj Mordor w stanie nieustannego konfliktu, by zapewnić wolnym ludom Śródziemia czas niezbędny do przygotowania się do Wojny o Pierścień. Wojny Cieni, etap pierwszy, Ciri Tungol. Oblężone. Zobaczmy, co my dostaliśmy tutaj w ogóle. Urfael, legendarny zestaw Upiora Pierścienia. Wskrześ zabójcy na poziomie 40 lub wyższym. Ale to nie musimy tego dawać. Sztylet. Legendarny zestaw upiora. No ale to wiecie, no bez przesady to nie jest przedmiot na poziomie 60. Mam lepsze wyposażenie. Legendarny zestaw machin. Chociaż lepiej coś takiego. Akurat jeśli chodzi o te przedmioty, to powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o przedmioty, możecie używać równie dobrze innych. Nie tylko tych. A, te przedmioty w ogóle możemy niszczyć, nie są nam do niczego potrzebne. Pokaż zestawy, no właśnie, mroku. To są zestawy mroku, dziczy, machin, grabieży, wendety. Świetlistego władcy, rzezi, upiora pierścienia. No tak, zestaw upiora pierścienia mamy cały. Ale akurat nie będę tego w ogóle ekwipował, no bo mam silniejsze przedmioty teraz. A może to? Bo zmieńmy sobie skórkę na mrocznego Taliona. Czemu nie? No i tak jak mówiłem, Wojnę Cieni już nie będę nagrywał. Zaczniemy po prostu sobie Ostrze Galadrieli. Tak, wydaje mi się, że dużo lepiej wygląda to teraz. No i zobaczmy jeszcze na umiejętności. Tutaj mamy upiór, tak?
Wprawne oko. Łamacz umysłów zwiększa szybkość dominacji. A co tu mamy? Wskrzeszenie, aktywna umiejętność. Gdy wskaźnik mocy jest pełny, naciśnij kwadrat plus trójkąt, aby szybko wskrzesić spiężonych trepów. Nieumarła bestia pozwala wskrzeszać karagory i gule. Pozwala wskrzeszać olokhai. Wskrzeszaj orkowych popleczników o randze kapitana lub wyższej. To jest lepsze. Aczkolwiek wiecie, jeżeli wskrzesimy naszego kapitana, to jednak wtedy on jest już słaby, no bo jest w ogóle podatny na ogień i tak dalej. Ale zawsze możemy wskrzesić, tak? Czemu w sumie... życiodajna krew... Czemu nie? Okej, no to... To by było chyba na tyle. Czekajcie, jeszcze zobaczę armię. W sumie moglibyśmy jeszcze sobie pójść na doły, jeżeli są. Są doły, tak? Doły larwy. Tak, tutaj się odblokowały te wszystkie. Dobra. Dobra, to jeszcze może sobie zróbmy te doły jedne. Jako taki bonusik. Tak, bo wciąż jeszcze... W ogóle zobaczcie sobie. Widzicie zadania. Mamy tutaj wszystko już na 100%. Teraz trzeba będzie robić misje oblężnicze. Misje rywalizacyjne. Cienie przeszłości, bo tutaj nicie przeznaczenie drzwi Tildinu. No wyzwania, no to... No to wyzwania, no to jednak... Tego to jest też dużo. Jeśli chodzi o wyzwania. No ale myślę, że to zakończenie... Co było... Znaczy wiecie, w sumie no ono nie jest aż tak satysfakcjonujące, ale... Uwierzcie mi, że warto zrobić te wojny cieni i dostać te prawdziwe zakończenie. Ja już je widziałem na YouTubie i powiem wam, że... Naprawdę warto. Dobra, pobawmy się w te doły. O kurczę, on jest aż na poziomie 36. Spróbujmy. Możemy dać... Kogo my możemy dać? Mój najsilniejszy poplecznik to jest Grom Wicher. No spróbujmy. Mam nadzieję, że sobie poradzi. I tak musimy wbić wyższy poziom Taliona, żeby tych silniejszych orków werbować. No dawaj, podnieś się. Walcz. Mamy wojowników. Niech ci wojownicy go zajmą. Kurczę, niech on się broni, no. Walcz. Udowodnij, że jesteś godzien mojej armii. Pokonaj tego wielkiego ologa. No już prawie go załatwił. Niech go załatwi, niech go załatwi, no. Naprawdę. Dobra. Poradził sobie.
Grom Wicher poradził sobie nasz ork. Dobra, super, jestem z niego dumny. Nie, jak on teraz wygląda. Nasz Grom Wicher już wbił poziom 43. Jest w porządku. No i dobra, to w takim razie to było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No i widzimy się jeszcze w tym odcinku bonusowym, w którym wam pokażę wpisy w kodeksie. No i potem już dopiero na zakończenie Wojen Cieni. Cześć!